Została na dyskusji, jestem wzruszona. Chciałam rozpocząć to spotkanie, przedstawić wszystkie gościnie. Kasia Czeczot, Kasia, już mówię o tobie. Badaczka literatury, krytyczka, autorka książki jeszcze pachnącej farbą drukarską, wspaniałej, Ofelizm, romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interpretacje. Ewa Majewska, filozofka, aktywistka, działaczka, autorka bardzo wielu ważnych tekstów, a także inicjatorka inicjatywy na rzecz wolności w sztuce Indeks 73 i autorka ważnej niezwykle książki Sztuka jako pozór, cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury. Książka, która niezwykle nam się dzisiaj przydaje w tych okolicznościach. Ewa jest już także autorką kolejnej książki, która się za moment ukaże. I ona się nazywa jakoś z tramwajem wspaniale. Tak, tak, tak. Nazywa się Tramwaj z Panem Uznaniem, feminizm i solidarność po neoliberalizmie. I faktycznie niedługo ukaże się dostałam PDF po złożeniu, także już jakby klamka zapadła. Więc... jest już prawie. Agnieszka Jakimiak, nie muszę przedstawiać, ale zrobię to, znana teatralna terrorystka. Już w 2014 roku dyrektor Jan Krata wydał zakaz zbliżania się Agnieszki do Starego Teatru. No ale jak Państwo wiecie, niewiele to w zasadzie pomogło. Agnieszka Kryst, choreografka, tancerka, współtwórczyni tutaj czytania performatywnego, które Państwo zobaczyliście. Jak widać, po składzie tego spotkania będzie to rozmowa tendencyjna. W związku z tym od razu chciałam też tendencyjnie zacząć. Pytanie do naszych badaczek. Chciałam zapytać, czy Waszym zdaniem ten tekst, czy z tego tekstu może zrobić jakiś użytek krytyka feministyczna i genderowa? Ponieważ dotąd muszę Państwu powiedzieć, że właściwie tego użytku nie robiła. Ja przeczytałam wszystkie chyba interpretacje klątwy, jakie powstały. A od lat 20. Intensywnie one powstawały w latach 60. i 70. I właściwie nikt nie zadał sobie, no nie dziwię się, że nie zadał sobie pytania o genderową strukturę dramatu, ale w ogóle o kobiety. Wiele rzeczy tam się wydawało interesujących. Ale relacje kobiet, w ogóle kobiety, ofiara kobiety i tak dalej, specjalnie badaczy nie interesowała, co dość szokujące, tak mi się wydaje. Chciałam zacząć od Katarzyny Czeczot, bo Katarzyna w książce o ofelizmie zajmuje się także takim motywem chłopki jako ofiary seksualnej. Nie pisze wprawdzie o klątwie, ale napisze, obiecała, że napisze, bo to się tam rzeczywiście niesamowicie składa z tymi tropami, które Katarzyna podejmuje, chociaż od razu mamy taką tezę, że bohaterka Wyspiańskiego bardzo różni się od tych, czy bardzo, jakoś się różni od tych chłopak, o których piszesz w tej książce, więc wracam raz jeszcze do pytania, czy ten tekst może być użyteczny dla krytyki genderowej i jak? Może być bardzo, i to z tego bardzo prostego powodu, że jest to tekst, który obnaża niesłychanie dużą rolę Kościoła we wszystkich możliwych formach przemocy wobec kobiet. Tak naprawdę my mamy bardzo niewiele takich tekstów, tak mi się wydaje. I że to jest super. Jakie jeszcze mamy? Możemy tu się od razu zachęcam, żeby się włączać. Jakie mamy jeszcze teksty, które z taką mocą obnażają rolę Kościoła przemocy wobec kobiet? Był chór kobiet. No nie, ale myślę o naszych klasycznych tekstach. No, dzieje grzechu. Rolę Kościoła? No, zaczyna się tak, prawda, co jest to mówi ksiądz w konfesjonale bratyńskim. Tak samo zaczęcie figurą Kościoła. I przede wszystkim muszą to być dalej, prawda, że całą opowieść czapuje figura kościoła, czy figura księdza, tak? Religia, no to jest zawsze takie tak oczywiste, że nie ma co... Ale ta religia jest też odkupieniem dla kobiet, które obrazuje Żeromski. Nie możemy tego
odrzucić. W końcu wracają z jakiegoś powodu. To nie tak, bardzo przeciwnie temu. No, ale Święta Rodzina, tak? I ta Marksa analiza tej powieści Eugeniusza Sue, w której Kościół jest zdemaskowany jako jeden z agentów jakby głównych patriarchatu. Właściwie tak, Marksa te dzieła zebrane, takie one wychodziły. No, jeżeli chodzi o naszą klasykę, to nas to nie ratuje. No dobra, dobra, wracając od Daje Boska też nie, bo ona naprawdę wiele o tym wie, ale to, że wzięła głęboki oddech i nie przywołała zaraz wielu innych tekstów, znaczy, że jednak Wyspiański jest tutaj dość wyjątkowy. I może dlatego Klątwa jest tak trochę poza kanonem Wyspiańskiego. Ja myślę, że takich tekstów by się pewnie, które mówią o roli Kościoła, by się trochę znalazła, ale to są właśnie takie rzeczy na marginaliach, w których ksiądz jest pokazany właśnie jako przede wszystkim osoba, która umywa ręce od tego, co się dzieje. Ale tak, on na pewno niezwykły. Jeżeli pomyślimy, że to jest, powstaje w tym samym czasie, co dramaty Zapolskie, które się to wszystko jakby spychają na mieszczaństwo i to jest taka właściwie bardzo ogólna diagnoza tej przemocy wobec kobiet, no to ta Klątwa Wyspiańskiego jest tutaj naprawdę jakimś niesamowitym tekstem. I wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj jakiegoś takiego odprysku tej romantycznej narracji o uwiedzionej i porzuconej przez panicza dziedzica wieśniaczki. Oczywiście tutaj to nie jest opowiedziane jako przemoc, która polega na molestowaniu, to znaczy mówię teraz tutaj o relacji księdza z tą młodą, ale wydaje mi się, że samo sięgnięcie po ten motyw pohańbionej kobiety z tym nieślubnym dzieckiem, to, że tam się powtarza właśnie motyw dzieciobójstwa, bardzo znany właśnie z literatury pierwszej połowy XIX wieku, pozwala sądzić, że to jest obraz mniej więcej tej samej wsi, w której oczywiście nie ma już feudalizmu, w której nie ma już takiej zależnościowej relacji między panem a chłopkami, ale jest to obraz wsi, w której taka władza symboliczna właśnie zaczyna chyba przysługiwać księżom, więc no tak, to wiele się z tym tekstem da zrobić. No poza tym tam można masę rzeczy jakby już tak wpisywać to w kontekst takiej zachodniej krytyki feministycznej. Przecież to jest jakiś tam rodzaj przepisania mitu o Demeter i Korze, to znaczy, że jest od zderzenia tych dwóch porządków, takiego bardziej pogańskiego, gdzie byłoby miejsce na relacje między matką i córką, czy starszą kobietą, młodszą kobietą, z tym porządkiem chrześcijańskim, który właśnie na tego rodzaju relacje w ogóle miejsca nie ma. I tutaj masę jakby takich przepisań można by znaleźć, ale oddaję. Ja szczerze powiedziawszy, jak zapytałaś o te klasyczne teksty, to no, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie jestem badaczką literatury, więc jakby nie. Właściwie nie muszę tego wiedzieć. Nie, ale konsternacja była szczera, w sensie moja konsternacja, w tym sensie, że trochę podobnie się czułam, jak kiedyś taka kuratorka feministyczna z Czech przyjechała i zapytała mnie, czy mogę jej wskazać jakieś prace dotyczące aborcji. No i słuchajcie, nie za bardzo mogłam. Znaczy tam dwie, trzy wskazałam, tak? Ale temat, który jest niebywale drastycznym, mocnym, ważnym w życiu kobiet w Polsce tematem, też w jakimś sensie czeka na swoje takie mocniejsze odsłony. I w przestrzeni śródwizualnych, i wielu innych, aczkolwiek ta druga klątwa, czy trzecia, tak? W naszej numeracji to była trzecia klątwa. Już do tego nawiązuję, prawda? Co było takie dla mnie takim w sumie miłym zaskoczeniem, chociaż temat miły nie jest. Natomiast ja, patrząc na to, co się też tutaj działo, na te relacje właśnie między kobietami, takie wyakcentowane przez taką izolację też kobiet z Klątwy Wyspiańskiego, zastanawiałam się nad relacjami Antygony i Ismeny, nad relacjami, które zazwyczaj są postrzegane jako opozycja, jako taka izolacja, separacja tych dwóch wariantów kobiecości, tak? Takiej kobiecości wojowniczej, która ma jakieś roszczenia, która staje do polemiki, do dyskusji z porządkiem ojcowskim, z porządkiem męskim, z porządkiem prawnym, państwowym i tak dalej, za co płaci pewną cenę. No i właśnie Ismena zapchnięta do tej roli takiej gospodarczo-domowej oraz do tej roli też takiej pracy afektywnej, czułości, troski i tak dalej, te dwie postaci takie rozdzielane zawsze. Jest taka autorka, ona mieszka w Stanach, Bonnie Honig, i ona napisała świetną książkę Antigone Interrupted, w której
opowiada o tym, że właściwie te dwie kobiety pozostają ze sobą w sojuszu, że jeśli przeczytać starannie tę tragedię, to tak na dobrą sprawę jedna jakby nie ruszy bez drugiej. Tutaj trochę parafrazując, nie parafrazując, właściwie cytując Lucy Higger, innymi słowy, ten ich, że między, ona sugeruje, że między nimi jest jakiś pakt, tak? Że ta czułość, troska i tak dalej, i Ismeny jakieś tam sprawy gwarantuje Antygonie, gwarantuje też możliwość takiego stanięcia właśnie za sprawą, za własnym postulatem. I myślę, że dla mnie to, co mnie uderzyło, to faktycznie taka mocna, performatywna jakby reprezentacja w tej sztuce Wyspiańskiego i tutaj wzmocniona jeszcze takiej separacji kobiet, która jest być może separacją, na jakimś poziomie ona jest separacją pozorną, na jakimś innym poziomie jest separacją bardzo łatwą do rozgrywania. I myślałam bardzo długo o takim rozgrywaniu właśnie spraw kobiet, poprzez wzmacnianie, tak, rozmaitych modeli kobiecości, tych takich klasycznych ról i o tym, że właściwie nawet nie tyle mam ochotę szukać jakichś innych reprezentacji tej przemocy kościoła na kobietach czy patriarchatu na kobietach, ale że faktycznie interesowałyby mnie jakieś takie też tropy, teksty literackie, teksty kultury, w których ta separacja zostałaby przezwyciężona nie poprzez prezentację kobiet, które są takie same, tak? Albo które reprezentują ten sam typ kobiecości, ale właśnie poprzez przekraczanie, nie tyle przekraczanie tych różnic, co budowanie takiej wspólnoty wielościowej jakiejś na kanwie rozmaitych modeli. Że to jest coś, czego mi nawet jeszcze bardziej chyba brakuje niż tych takich przemocowych opowieści, które może, znaczy zastanawiam się, czy chciałabym, żeby było ich więcej w sumie, tak odbierając trochę pytanie. W każdej chwili jesteście Państwo zaproszeni do rozmowy oczywiście. Przepraszam, a czy mogę coś tutaj, chciałabym zadać Panu pytanie. Dlaczego Panie, rozumiem, że koncentrujecie się wszystkie, czy chciałbyście się skoncentrować na opresyjnej roli Kościoła, przynależę do niego, przyznaję się, ale nie chcę go bronić. Nie, bo to tutaj jestem literaturoznawcą, czytam Klątwę i wydaje mi się, że to jest opowieść o społeczności najgłębiej zanurzonej w żywiole pierwotnym. To jest społeczność, w której przypominamy sobie wszyscy, jest jeszcze pustelnik, walczą dwa obozy bardzo ważne, niezakorzenione chrześcijaństwo i bardzo istotna rola pierwotnych wierzeń. I teraz to społeczność, którą dotyka susza, prawda? Żywioł również nieposkromiony, któremu ta społeczność oddaje krwawą ofiarę. Właściwie pali ją, by odwrócić niefortunny, niesprzyjający los. Czy nie warto też o tym pomyśleć, że to chrześcijaństwo jest jeszcze słabo tam zaznaczone. To chrześcijaństwo właściwie jeszcze nie dokonuje, nie jest opresyjne aż tak bardzo. Ksiądz jest figurą, powiedziałabym, a nie tym, który wpływa na los, walnie wpływa na los kobiety. Tutaj tej, którą Panie obieracie za punkt główny albo za szczególną postać tej sztuki. Jeszcze chciałabym przypomnieć o takiej kwestii, tak kojarzę to w tej chwili szybko, że na przykład w społecznościach tradycyjnych, takich jak przedstawiona w Klątwie, do dzisiaj istniejących, na przykład afrykańskich, obrzezuje się młode kobiety, dziewczynki, tak? I to nie jest przemoc kościoła, to jest zwyczaj, siła tego, w co wierzą od pokoleń mężczyźni, że można doznać większej przyjemności, jeżeli dziewczynka jest obrzezana. I druga rzecz, Indie, niechrześcijańska społeczność, gdzie pali się młode żony starych mężów. Dziękuję. No więc moje czytanie Klątwy jest diametralnie różne niż Pani czytanie. Jest diametralnie różne niż Pani czytanie, ponieważ po pierwsze wydaje mi się, że to jest tekst radykalnie demaskatorski, zwrócony w stronę polskiego katolicyzmu, który mówi wprost, że katolicyzm wtedy praktykowany i pewnie dzisiaj to by się nie zmieniło, jest religią kozła ofiarnego. Całkiem dosłownie odwołując się tutaj do Girarda, który pokazuje analizę tej wielkiej chrześcijańskiej rewolucji w momencie, w którym Chrystusowa ofiara jest jawną ofiarą, w której w zasadzie na poziomie metarytualnym dokonuje się po to, żeby jasno powiedzieć, uczyńcie mi to, co robicie wszystkim innym kozłom ofiarnym i nie czyńcie tego już więcej. Ja umieram za wasze grzechy, oto jest ten rytuał, który zawsze odbywacie, nie będziecie go już musieli powtarzać. I wydaje mi się, że Wyspiański dokładnie pokazuje to, że
polskie pogaństwo, czy polskie chrześcijaństwo praktykowane na tamtej wsi jest w tym sensie absolutnie pogańskie, to znaczy jest religią kozła ofiarnego i ono po prostu ramię w ramię współpracuje z tymi pierwotnymi wierzeniami pogańskimi po to, żeby wyłonić ofiarę. Jest to ofiara kobieca, to nie jest przypadek i tam rola księdza jest absolutnie oczywista. To on mówi, że święte boskie księgi mówią o tym, że wobec tego grzechu, który popełnił on i ta kobieta, kobieta i dzieci powinny spłonąć i to jest droga do oczyszczenia ich dusz. Więc jest dokładnie przeciwnie. Jakby tam nie ma żadnego rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma systemami. One wspólnie bardzo intensywnie, bardzo powiedziałabym sprytnie i skutecznie współpracują na rzecz wyłonienia tej ofiary, złożenia tej ofiary, a także potem jej uświęcenia, dokładnie tak jak się to odbywa w rytuale kozła ofiarnego, to właśnie pustelnik na koniec mówi o tym, że ta kobieta staje się świętą, że znak krzyża, który sobie sama krwią zrobiła na czole, czyni z niej świętą i to on mówi, że ostatnie słowo, ostatni znak jest znakiem Boga, który tę ofiarę uświęca. Tam mamy po prostu w pełni precyzyjnie dokonany ten rytuał. Natomiast to, co jest najbardziej uderzające i tutaj, żeby się odwołać do tego, o czym mówiłyście, jest faktycznie to, że kobiety mają absolutnie uwewnętrzniony ten ofiarniczy scenariusz. To znaczy, istotnie ksiądz mówi o tych tajemnych świętych księgach, gdzie jest zapisana kobieca ofiara, ale zanim on to powie, młoda już do tej ofiary się przyznaje. Ona jest już na nią gotowa, mówi o niej wcześniej. Ta ofiara się dokonuje, ponieważ przeklina ją dziewka, inna kobieta. Tak? Ta klątwa, ten moment przekleństwa, który tutaj przytoczyliśmy, pada z ust kobiety. A ostateczny wyrok, jeśli zagrożone szczęście twoje, niech na stosie spłoną oni, pada z ust matki. Matka, kiedy to mówi w rozmowie z księdzem, wie, że młoda ją słucha. Więc to, co jest najbardziej porażające w tekście Wyspiańskiego, moim zdaniem, to jest to, że w istocie tam nie trzeba żadnych mężczyzn, ani żadnych wierzeń. Kobiety są gotowe na ofiarniczy scenariusz, same sobie ten los gotują, same wzajemnie egzekwują jakby kolejne etapy tego rytuału. To jest moim zdaniem najciekawsze i najbardziej wstrząsające w tekście Wyspiańskiego. I to nie tylko to, że one nie rozpoznają w żadnym sensie wspólnoty losów, bo dziewka jest dokładnie w tej samej społecznej sytuacji co młoda. Nie tylko nie rozpoznają wspólnoty losów, ale jak mówię, skutecznie i właściwie samodzielnie współpracują z instytucjonalnym systemem patriarchatu obecnym w obu systemach wierzeń. Czy ja tylko jeszcze mogłabym dodać dwa słowa, ponieważ to nie jest też tak, że my się nie zajmowałyśmy w tej pracy czytania klątwy pewną analizą tego, w jaki sposób objawia się tam porządek metafizyczny albo porządek symboliczny. Ale tak naprawdę naszą uwagę bardziej przykuło to, o czym Agata bardzo często wspominała, to znaczy w jaki sposób on jest zironizowany, wzięty w nawias, podważany i kompromitowany jako porządek właśnie pochodzący nie z tego świata. Natomiast ja przyznam, że nie znalazłam żadnych śladów w klątwie, które pozwoliłyby mi wysunąć jakiekolwiek wnioski uniwersalne na temat społeczeństw pierwotnych. Także z tego względu, że społeczeństwa pierwotne to nie jest jeden uniwersalny monolit, który możemy analizować jakimś określonym kluczem, bo zarówno w Indiach, jak w Afryce, jak też w Polsce jest ich dość dużo. Natomiast klątwa jest bardzo wyrafinowanym tekstem literackim napisanym w języku polskim i inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami z Polski, które jakby trochę nie przynależą do też, albo nie dają takich możliwości, żeby odczytywać tam jakieś prawdy na temat społeczeństw pierwotnych. Jest społeczeństw kultur tradycyjnych, bo mamy do czynienia ze społeczeństwem tradycyjnym. No nie, to się dzieje na jednoznacznej polskiej wsi, na Biły Bóg. Tak. To są jakieś problemy, na Biły Bóg nie jest żadną kulturą tradycyjną. Myślę, że zdecydowanie. Tak, i również klątwa nie daje narzędzi do tego, żeby... Nie jest geograficznie zbudowany po to, żeby mieć o czym mówić. W XIX wieku to nie jest kultura tradycyjna. A
jednak etnografowie by się nie zgodzili z tą tezą. Niemniej także jakby... Dlaczego? Przepraszam, Darku, dlaczego przy... Bo to jest swój mit, no. Przecież mają inne źródła, nie mają żadnych źródeł o tradycyjnej kulturze polskiej. Etnografowie mają źródła od 19 wieku od Kolberga, ale to nie jest kultura tradycyjna. Mnie się wydaje, nie wiem na ile Wyspiański, można powiedzieć, że robi to celowo, ale on nam strasznie, tutaj powtarzam mądre analizy, fantazjuje na temat tej wsi. Tam w pierwszej scenie mamy na przykład pnący bób, który usechł. Nie ma takiego, takiej rośliny jak pnący bób. A poza tym Wyspiański pochodzi o jakiś rytuał, no, który jakby no, chyba przynależy właśnie do tych wyobrażeń o społeczeństwach tradycyjnych. Zostańmy już przy tej niewygodnej nazwie, ale cieszę się bardzo, że pani powiedziała o tym, bo mnie się wydaje, że to jest najważniejszy problem, jaki jest w klątwie. To znaczy, tam niby jest taka struktura, no nie wiem, taka podobna do Ifigenii, że jest właśnie jakaś tam klęska i teraz trzeba ofiary, a tak naprawdę o to, o co chodzi Wyspiańskiemu, to chyba jest sięgnięcie do źródeł zła, to znaczy zastanowienie się, gdzie jest to źródło zła. No ja w bardzo krótkiej wymianie SMS-owej z Agatą zorientowałam się, że właśnie o ile Agata jest w stanie obwiniać, znaczy to źródło zła identyfikować i z księdzem, i z ludem, o tyle ja mam stanowisko... Nie, przepraszam, ja powiedziałam, że oni wszyscy bardzo sprawnie, łącznie z kobietami albo na czele z kobietami, współpracują na rzecz zrealizowania scenariusza, który jest bardzo głęboko uwewnętrzniony przez wszystkich. No więc mnie się wydaje, że ten chór wieśniaków u Wyspiańskiego nie jest źródłem zła, że jest tam bardzo wyraźnie powiedziane, że tym źródłem zła jest właśnie ksiądz i Kościół katolicki. Znaczy to widać w takich super prostych zestawieniach. To znaczy to ofiara, jaką proponuje pustelnik, to jest ofiara z płodów ziemi. Ofiara, jaką proponuje ksiądz, to jest ofiara z kobiety. To jest strasznie charakterystyczne, że właśnie jeżeli traktować, to przepraszam za to uproszczenie, no będę o tym mówić, jako zderzenie właśnie jakichś pogańskiego porządku, czy też przedchrześcijańskiego porządku z chrześcijańskim, no to się zgadza, tak, no wcześniej właśnie, znaczy to co robi. One się nie zderzają, te porządki, moim zdaniem, tylko bardzo intensywnie ze sobą współpracują, dlatego że ja mam wrażenie, że Wyspiański wszystko to napisał bardzo mocno, jakby to powiedzieć, metateatralnie. Tam się od początku bardzo konsekwentnie odbywa kuszenie młodej, krok po kroku, po to, żeby była gotowa na tą ofiarę. I w tym kuszeniu, moim zdaniem, równie skutecznie bierze udział pustelnik, jak i ksiądz. Pustelnik, nie, właśnie pustelnik mówi, nie, to nie z ciebie ma być ta ofiara. On mówi, nie, ty w ogóle nie jesteś skazana na karę, no mam tu cytaty, w ogóle nie o to nam chodziło. To znaczy on jej nie, ja wiem, że tutaj zostało bardzo złośliwie powiedziane, że on nieskutecznie ją próbuje odwrócić od tego stosu. No w porządku, ale jego stanowisko jest zupełnie inne. I tam jest bardzo, bo ja wiem, że jak się kończy ten dramat, tak, to znaczy, że to wspólnota kamieniuje młodo. Ale o co chodzi? To znaczy wszyscy stoją we wsi, widzą, że jest stos, i ksiądz wie, że młoda poszła tam za jego radą, za jego wskazaniem, za jego scenariuszem. Katarzyna, wie to także pustelnik, który z nią rozmawiał. On jedyny z nią rozmawiał bardzo długo. Cały ten monolog, który państwo dostaliście przed czytaniem, to jest monolog, który młoda wypowiada w obecności pustelnika. Ale potem pustelnik... Jest człowiekiem, który absolutnie zdaje sobie sprawę z tego, co nastąpi i razem z całą wspólnotą i księdzem, bo tam jest taka długa scena, oni wszyscy stoją i mówią tak, ona poszła się spalić, trzeba ją ratować. Tak, trzeba ją ratować. Biegnijmy. Biegnijmy ją ratować. Ja bym chciała dodać troszeczkę... Biegnijmy tam wszyscy szybko. Ja bym chciała dodać troszeczkę ambiwalencji do tego wszystkiego, bo tutaj dostajemy takie proste recepty na tę sztukę, a ja chociaż nie mam wrażenia, że ona jest jakaś super świetna, w przeciwieństwie do niektórych tutaj zebranych osób, to jednak oprócz chciałabym się upomnieć o to, że splot, prawda, katolicyzmu i elementów pogańskich był analizowany przez Marię Janę i przez cały szereg badaczy. To jest oczywista sprawa, że one są ze sobą właśnie splecione, prawda? Że tego pustelnika nie da się tak elegancko
elegancko wydzielić, ale daj mi skończyć. Nie będziemy się tak przekrzykiwać. I ja też stanowczo protestuję wobec takiego obwinienia jednoznacznego tych kobiet. One, to, co one robią, to jest mimikra, tak? To jest element takiego powtarzania, prawda, performatywnego powtarzania wyuczonych jakichś strof, tylko wewnętrznionego opresora, jak to piszą czarne feministki. I teraz one to powtarzają i rzucają sobie te klątwy i tak dalej. No ale to ksiądz mówi, to, i tu się z tobą zgodzę, tak? To ksiądz mówi, że to będzie taka właśnie mocna ofiara. Innymi słowy, tutaj wszystkie te, i dla mnie to jest chyba ciekawe, że faktycznie w takiej bardzo krótkiej sztuce, relatywnie prostej, bo ona wygląda na prostą, ona jest skomplikowana, ale ona wygląda, jest napisana też niebywale, jest taki kontrast, tak, pomiędzy tą taką precyzją złapania tych różnych elementów, takiego ustawienia, takiej teatralizacji tych społecznych ról, które spadają się na opresję kobiet, więc to akurat jest faktycznie niezłe, dobra, ale to ani nie jest tak, że to kobiety, znaczy, nie, no, kobiety się nie skazują, kobiety właśnie, to, dla mnie to jest ciekawe, co one robią, znaczy ja się cieszę, że ty zwracasz uwagę na to, żebyśmy się wszyscy zastanowili nad tym, co one robią, ale ja nie wiem, znaczy nie wiem, czy rzucenie na kogoś klątwy jest od razu automatycznie taką całością tej sprawczości, prawda, która prowadzi do tej śmierci, no to nie. Do tej sceny, w której oni mówią, ona płonie, tak? Ona płonie. Pustelnik wtedy się orientuje, że ona powtarzała słowa księdza. Dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, co znaczyły te wszystkie jej szalone słowa. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. Ksiądz wie, za jakim scenariuszem ona poszła. Za scenariuszem ofiarniczym. To jest jakby bardzo wyraźne też nawiązanie do praktyk Kościoła katolickiego, że to jest stos, który ma przynieść wybawienie. To samo mówiono czarownicom. Natomiast lud nie wie, co tam się stało. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. I w momencie, kiedy oni widzą, że tam spłonęły dzieci i spłonęła kobieta, to być może biorą to właśnie jako, nie wiem, jakiś znak właśnie z niebios, o który prosili tym stosem. I właśnie bardzo fajnie tutaj widać ten rodzaj, jak działa właśnie to, ta władza, wiedza, tak? To znaczy ksiądz zmanipulował, dokonał właśnie tego, co chciał, wysłał młodą na stos, ale potem poprowadził właśnie całą akcją tak, żeby wszyscy myśleli, że to były wyroki, wyrok niebios. I to jest, to byłaby ta właśnie różnica. No słowem, lud jest tutaj tym Edypem, bo ja nie chcę powiedzieć, że on jest manipulowany przez księdza, że się daje oszukiwać, głupi, naiwny i tak dalej. Nie, lud dokonuje właśnie pewnej zbrodni, na nim spoczywa wina, ale to jest wina tragiczna, bo on nie wiedział, co robi. I widzę tu bardzo dużą różnicę między tym, jakie znaczenie ma w tej całej ofierze młodej ksiądz, a właśnie chór wieśniaków. I w tym sensie właśnie się z panią nie zgadzam, że tu należy w ogóle szukać tej winy po stronie wieśniaków. Jestem ostatnią osobą, która by broniła księdza. Oczywiście. Mam nadzieję. W tej sztuce. Ale jednak jednoznaczny i ostateczny wyrok pada z ust matki. Chłopki, jeśli twe szczęście zagrożone, niechaj na stos idą oni. Nikt nigdy równie wyraźnie w tej sztuce nie wypowiada tych słów. W tym monologu młoda, rozmawiająca z pustelnikiem, powtarza słowa matki, nie księdza, a na dodatek cała ta kluczowa rozmowa odbywa się z wiedzą wszystkich, że ona słucha. Cała ta rozmowa pomiędzy księdzem a matką toczy się dla jej uszu, młodych. Dla mnie to jest absolutne. Ale to jest pomysł księdza w ogóle. Czy matce by przyszło do głowy, żeby wysłać tę młodą na stos? To jest jej pomysł, to jest właśnie jego pomysł. To jest zresztą zgodny z katolickim zwyczajem posyłania czarownic. Dobrze, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tam mamy dla mnie bardzo ważny. Bardzo ważny motyw. To jest tak, że wszystko to zmierza w stronę w jakimś sensie cudownej i wzniosłej ofiary młodej, która ma spłonąć na stosie wraz ze swoimi dziećmi i mają być te oczyszczone dusze, ale Wyspiański jednak na tym nie kończy, tak? Tylko daje nam drugi, wstrząsający, obsceniczny obraz zbiorowego mordu, który się dokonuje na młodej i to na młodej, która jednak wrzuciła płonący stos swoje dzieci, a następnie wyrwała stamtąd płonące żagwie i szalona biegała po wsi, grożąc spaleniem wsi,
W związku z tym oczywiście wspólnota ma pełne prawo ukamieniować taką szaloną kobietę. Mówię to w wielkim cudzysłowie, we własnej obronie, tak? Bo ona naprawdę wszystkim zagraża. Wydaje mi się, że nie przypadkiem mamy tutaj do czynienia z taką konstrukcją. Jak wiadomo, Wyspiański dwukrotnie redagował i wydawał klątwę i tę konstrukcję w taki sposób pozostawił. Dlatego mam wrażenie, że to jest sztuka bardzo głęboko demaskatorska. Także wobec pragnień wspólnoty. Właśnie. I dlatego też mam bardzo wielką wątpliwość, czy ona się tak naprawdę nadaje do takiego przyjęcia i użycia feministycznego na scenie. I tutaj chciałam wrócić do Agnieszki. Dlatego, że jakkolwiek dyskursywnie wydaje mi się, że ona ma ogromny potencjał krytyczny, na pewno wobec Kościoła katolickiego, jakkolwiek podzielimy tę winę, to jednak w istocie zmierza do scen, które wszyscy chcemy oglądać. To znaczy do takiej sceny obscenicznej rozkoszy, która się wiąże z szalonym kobiecym ciałem, na którym się dokonuje zbiorowy mord. Wyspiański mówi, ja wam pokażę tą rozkosz, której naprawdę pragniecie, do końca. Wzniosłą ofiarę i tą, która daje wam najwięcej przyjemności. Tylko, że wydaje mi się, że w teatrze to jest niedopuszczalne. Tak? To znaczy, że jakby zawsze zapanuje to, co jest pod spodem i co jest w tej przestrzeni ciała. Stąd też nasz radykalnie niespektakularny finał, który miał być jakąś odpowiedzią na ten pomysł. Wracam do Agnieszki i do drugiej Agnieszki. No właśnie z pytaniem o to, czy jak grać tego Wyspiańskiego, czy go grać, czy grać klątwę. Czy klątwa jest tekstem, który jest rzeczywiście do przejęcia i do odzyskania w teatrze przy nieco większym szacunku do klasycznego tekstu? Nie jest to łatwe pytanie, przyznam. Wydaje mi się, że też jakby cała dyskusja, która się tutaj przetacza, jest najlepszym dowodem na to, że ten tekst jest niesamowicie problematyczny pod takim względem, że on może się okazać bardzo użytkowy, ponieważ nie daje tak naprawdę prostej odpowiedzi. Nie wiem, kiedy z Joanną Wichowską i z Goranem zaczęliśmy wraz ze spektaklem Olivera zastanawiać się nad tą klątwą, było jakby automatycznie oczywiste, że to będzie krytyka Kościoła katolickiego. I że w jakiś sposób jakby poruszymy tę warstwę. Ale to nie jest rzecz, która wynika z tego tekstu w jednoznaczny sposób. Znaczy, jest tam bardzo wiele aspektów, które faktycznie można wybić na pierwszy plan i scenicznie podporządkować to jakby jednemu deseniowi. To może być o bardzo wielu rzeczach, że tak to ujmę. Natomiast jest jedna rzecz związana z klątwą, która jakby wywołuje ten znak zapytania sceniczny. Znaczy ten język stawia olbrzymi opór. I tak naprawdę pod względem jakby samej realizacji scenicznej, też z pamięcią o tym, że to jest pewna fantazja na temat jakby gwary, to tak naprawdę pierwsza rzecz, którą trzeba się zmagać, to jest to, że przy pierwszym czytaniu na głos on brzmi po prostu groteskowo i komicznie. I ja pod tym względem jakby scenicznym nie przesuwałabym to na drugi plan, bo wydaje mi się, że to także jest ta kwintesencja właśnie jakby odkrywania albo przywoływania jakichś klasycznych dzieł dzisiaj. Mamy bardzo wiele wyobrażeń na ich temat. Akurat wydaje mi się, że na temat klątwy nie mamy aż tylu wyobrażeń, bo klątwa nie jest niesamowicie zakorzeniona w jakiejś wyobraźni literackiej albo w jakiejś świadomości literackiej polskiej. Też tak naprawdę mało osób to czytało i to nie należy do takiego kanonu, powiedziałbym, pierwszej wody, tylko już tej trzeciej wody. Tutaj jakby zawsze pytanie brzmi, na ile trzeba to przywoływać, żeby załatwić jakąś inną sprawę. I pod względem pewnej hermetyczności albo właśnie trudności zmagania się z tym tekstem oraz tym, że on wskazuje na bardzo wiele uwikłań każdej pozycji, każdej postawy, na bardzo wiele zinterioryzowanych scenariuszy. I to powiedziałbym, że wystawienie tego tekstu jeden do jeden albo zajmowanie się nim tylko pod względem tego, co on może oferować, niekoniecznie musi być produktywne. Wydaje mi się, że jakby na poziomie tego krajobrazu, który on konstytuuje, można oczywiście wyciągać bardzo wiele wniosków i tworzyć jakby osobne narracje, ale nie jestem pewna, czy to tkwi w samej klątwie. Znaczy, czy akurat
tym tekstem trzeba, no tak, powiedziałam. Znaczy, bo, że tak wejdę w słowo od razu, bo bardzo mi się też, znaczy to jest super ciekawe, bo ja z tym tekstem nie muszę się na szczęście tak mierzyć właśnie od takiej strony już potem prezentowania go publiczności. I zastanawiam się, bo potem co powiedziała Agata, tak, no to tak łatwa może się zacząć jawić jako taka opowieść o społeczności, taka kolejna opowieść, tak, po Lewistrosie, po Lucy Rigery, prawda, po wszystkich historiach kultury, tych od strony patriarchatu, od strony matriarchatu i od strony nie wiadomo czego. To jest taka kolejna opowieść o fundowaniu integracji społecznej na trupie kobiety, prawda? Czy po trupach kobiet wręcz, prawda? I teraz, jak dla mnie jest w tym coś niebywale wstrząsającego i jak usłyszałam o tym, że klątwa będzie prezentowana w teatrze, no to pomyślałam, o jak ciekawie, że ktoś to właśnie wyciągnął, ale potem moja druga myśl natychmiast była, cholera, już mało nam tego, znaczy, w sensie, że to jest wszędzie, prawda? Ten problem, to co dzisiaj się, tak, dyskutowano w polskiej polityce, że może usuniemy z kodeksu karnego te przepisy antyprzemocowe, może albo zachowamy trochę, ale trochę damy też autonomii rodzinie. Pierwszy raz w życiu się zetknęłam, pisałam doktorat o rodzinie, żeby było jasne, tak? I pierwszy raz w życiu się zetknęłam z kategorią autonomii, pisałam też raporty o przemocy domowej wobec kobiet i naprawdę jakby problematyka rodziny nie jest mi jakoś odległa. I po prostu autonomia rodziny nagle. Innymi słowy, zastanawiam się jakby, jak to zrobić, tak? Czy, żeby pokazać klątwę i zarazem nie powtórzyć tego mordu. Bo tutaj ta sytuacja, my myślimy performatyka, to tam takie właśnie, to jest tylko przedstawienie. To nie jest tylko przedstawienie, prawda? Znaczy my dokonujemy, realizując klątwę, stajemy przed ogromnym ryzykiem powtórzenia tego gestu katrupienia właśnie głosu kobiety, przez to, że go nie usłyszymy, przez to, że go zignorujemy, przez to, że go zareprezentujemy w jakiś taki sposób, że to znowu jakby ożywi taki traumatyczny moment. I to faktycznie, znaczy ten argument twój, Agata, jest jak dla mnie super przekonujący. Znaczy, jak to zrobić i czy jest sens sięgać po te opowieści teatralne, czy literackie, czy inne historyczne, tak narracje kultury, które znowu to robią. Zastanawiam się, oczywiście się też zastanawiali nad tym trupem kobiety właśnie. Znaczy, w większości wypadków, znaczy za każdym razem, kiedy tak naprawdę tam myśleliśmy w wielu sytuacjach o robieniu tej klątwy, na wielu poziomach myśleliśmy o niereprodukowaniu pewnych jakby mechanizmów, które są tam przedstawione. I oczywiście jakby pod względem interpretacyjnym to zawsze szumnie brzmi oraz pod względem lektury scenicznej. Natomiast prawda wygląda trochę bardziej przyziemnie. To znaczy za każdym razem, zarówno w Teatrze Powszechnym, jak i tutaj, to było zlecenie. Więc to jest jakby zaproponowane przez teatr tekst. Tutaj też jakby w Instytucie Teatralnym mieliśmy do czynienia ze zleceniem. Tak naprawdę pytania, które potem sobie można zadać, to jest jakby co wyciąć, czego właśnie nie powtarzać, których gestów nie reprodukować. Natomiast przez to, że ten tekst także jest tak słabo zakorzeniony jakoś w świadomości, w ogóle w czytelnictwie i wyobrażeniu, to żeby go zniszczyć albo żeby ominąć trochę pułapki, które on zastawia, trzeba go jednak w jakikolwiek sposób przywołać. Więc powiedziałbym, że tutaj też ten aspekt koniunktury teatralnej, a może nawet nie koniunktury, tylko samego jakby sposobu działania w teatrze oraz zleceniodawcy, zleceniobiorcy wywiera największe piętno na tym, w jaki sposób potem sobie z tym tekstem radzimy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że zawsze neoliberalizm okazuje się tym sprawcą. Ostatecznie to jest mit, to gra oczywiście, tak? Znaczy naprawdę blame kapitalizm, tak? I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo to... Ja myślę o tych rynkowych sprawach, czyli nie tyle o instytucji jako o jakimś sprawcy szczególnym, ale raczej o takim mechanizmie właśnie działania na zlecenie, prawda? Że tutaj jakby ta produkcja kultury, jeżeli zamienimy kulturę w takie rentowne jakby przedsiębiorstwo, tak?
wszyscy w tym robimy, to nie jest tak, że ja też robię różne rzeczy na zlecenia, zapewniam cię, więc nie zawsze z dumą, więc, a czasem nawet... Ja pewnie, znaczy, tak, a ja mówię to o mnie, bo w każdym razie próbuję powiedzieć tyle, że ten element rynkowy, ten element urynkowienia, tak, on ma pewne znaczenie. Innymi słowy, my się zastanawiamy przy tworzeniu atrakcji rozmaitych kulturalnych, tak, przy tworzeniu kultury, zastanawiamy się nad tym, co będzie atrakcyjne, co będzie interesujące, co będzie... I czasem ta logika takiej właśnie rentowności może wygenerować jakąś sytuację, w której już staniemy wobec dylematów i poważnych pytań o to, czy faktycznie właśnie, no, jakby co pokazać, tak? Co robić? No takie leninowskie pytanie w zakresie kultury, prawda? Co robić? No i moim zdaniem, tak nie wiem, ale może takie właśnie, bardzo mi się z tej perspektywy też podoba to wyjęcie tych kobiet i jakiś demontaż tej sztuki, zwłaszcza po zrobieniu już sztuki, prawda, jeszcze zdemontowanie jej jakichś fundamentalnych założeń. Co prawda ja w tym reenactmencie klątwy tej zbrodni na kobiecie to nie, jakby bardziej przemówiła do mnie alienacja, między innymi jakieś takie różne elementy ich komunikacji, prawda, ale ten mocny element już nie, więc zastanawiam się po prostu, zastanawiam się, co robić z takimi klasykami. Nie było tego elementu właśnie, po to, żeby go nie powtarzać, to jest zamiast tego. I ja właśnie po to wzięłam mikrofon, żeby wywołać drugą Agnieszkę i powiedzieć, że druga Agnieszka jest autorką pomysłu tego finału. Wiedziałyśmy tylko, że to ma być faktycznie reenactment performance'u feministycznego. No i ten tekst, który nie jest, bo to nie chodzi o to, że on jest zniszczony, on jest jednak zmieniony w co innego, prawda? Zauważyliście to Państwo. To był pomysł Agnieszki, więc teraz wywołuję Agnieszkę. Ja bym chciała powiedzieć, że to nie... Słucham? Ale bardzo jest podarte, ale jest spleciony. Znaczy ja bym chciała powiedzieć, że... Hejbunk miało miejsce zresztą. Tak od razu, że to jakby ja nie wymyśliłam od początku do końca, że będziemy drzeć ten tekst. Jakby zainspirowałyśmy się performancem, który ja znalazłam wcześniej, którego autorką jest Maren Hassinger. Ona mieszka w Stanach, jest afroamerykanką, zajmuje się sztukami wizualnymi, performatyką i to, co jakby mi się najbardziej podobało i wydawało mi się, że będzie najbardziej aktualne i pasujące też w tym koncepcie, w który też my jakby dużo bardzo mówiłyśmy, że jednak abstrahując od tego wszystkiego, jakby to ze wszystkim tutaj się zgadzam, ale jednak doszło do podziału kobiet, tak? Czyli one przeciwko sobie się zwróciły. Czy poprzez manipulacje, czy poprzez wierzenia, czy poprzez jakby kulturę, społeczeństwo, w której byłyby najsilniejsze, ale one stanowią najsilniejszą siłę. To, co ty powiedziałaś na początku, tak? Czyli jest, ja nie przeczytałam jeszcze tego tekstu, znaczy tej książki, jest taka, to jest włoska feministka Silvia Federici. Ona napisała taką książkę The Caliban and the Witch, gdzie właśnie opisuje, że kapitalizm się narodził w średniowieczu, gdzie kobiety, czyli najsilniejszą siłę na wsi, w miastach, palili właśnie po to, aby jakby pokazać swoją władzę, aby rozbić coś, co oprócz tego, że jakby dawało moc poprzez pracę, bo to one zostawały na roli, to one zostawały w domu, to one opiekowały się dziećmi i to one także również poprzez swoje empatyczne bardzo podejście i zaangażowanie w pracę były jakby najsilniejszą tą grupą w społeczeństwie, więc to one były tym punktem do rozbicia. Tym zasobem, mówiąc tak bardzo ładnie, ekonomicznie. Więc jakby odchodząc od tego widowiska, odchodząc od tego, agresywnej czy też negatywnej strony siły czy walki, jakby trzeba znowu zbudować tę komunę, znowu zbudować tę wspólnotę i to jest właśnie powtórzenie tego gestu albo jakby to jest ten gest, który jakby chciałyśmy bardzo mocno podkreślić, jakby w kontrze, że nie tu dać to nasycić się tym widowiskiem, jakim jest ofiara i to, że kobieta zawsze jest się w stanie poświęcić, tylko że jakby pokazać tą drugą stronę, to, że jakby wspólnota, praca i kolektywność jakby jest w stanie stworzyć coś, co działa o wiele silniej
jako ten opór przeciwko władzy. Oczywiście chodziło też o to, żeby to było niespektakularne. No i nie ukrywam, że inspirowałyśmy się tekstem Ewy Majewskiej Siła bez opór słabych i siła bez silnych i chodziło nam o poszukanie takiego dość prostego i egalitarnego gestu, do którego, nie forsując oczywiście specjalnie idei teatru partycypacyjnego, ale można się było przyłączyć. I niektórzy to, znaczy, to zrealizowali. To właśnie tak jak Maryn, bo ona zrobiła ten performance w 2006 w Minneapolis, tam Warhol Art Center. I jest coś takiego, że ona bardzo dużo też mówi o nauce, jak przekazywaniu tych umiejętności, więc one na początku zwinęły tą kulkę, a później jakby przekazały dalej i uczyły widownię, żeby robić to razem. Jak się okazało, później była większość widowni stanowili mężczyźni, więc ona jakby tak pół żartem, pół serio powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak podział. I teraz właśnie mężczyźni stają się kobietami, zwijając razem kulkę. Dla mnie ten moment, zwłaszcza kiedy tego darcia też tych papierów, to dla mnie się odnosiło trochę do darcia pierza, tak? I do takiej sytuacji kobiet, które właśnie wykonują jakieś takie zwyczajne domowe czynności i przy tym rozmawiają i tak dalej. No to było takie mocno katartyczne i muszę powiedzieć, że miałam jakieś takie doznanie, nie wiem, czy jakiegoś spokoju, czy przezwyciężenia tego patriarchatu. Jak miło. To się, znaczy, to tak szło w tym kierunku, znaczy, to trochę zadrżał w podsadach, to prawda, że ta sytuacja nie silenia się na jakąś wielką puentę w takim stylu heroicznym, tak, i to ominięcie jakichś mesjanistycznych, mocnych, właśnie heroicznych tropów na pewno działało uspokajająco i pokazywało jakąś możliwość innego, ja wiem, i przedstawienia scenicznego relacji między kobietami przede wszystkim, bo to co, ten niepokój, który też, o którym wspominałyśmy chyba wszystkie, związany z tym, jak te kobiety funkcjonują wobec siebie, no to nie tylko dotyczy sztuki Wyspiańskiego, to jest cała właściwie kultura opowiada nam o tych kobietach, które skaczą sobie do gardeł i... A z drugiej strony no, doświadczenie takie performatywno-teatralne też trochę, ale głównie polityczne Polski zeszłego listopada, września, października i teraz marca, tak, te sytuacje czarnych protestów i tak dalej, one też pokazują właśnie tą siłę, której zabicie faktycznie w Kalibanie i Czarownicy Federici opisuje taką sytuację, w której no, jest to opór taki, powiedziałabym, słabych, ale opór bardzo masowy, bardzo fundamentalny, bardzo silny, więc to jest interesujące, że ta siła znajduje mało reprezentacji takich artystycznych, teatralnych, czy coś takiego. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to kończyłybyśmy, prawda? Dziękujemy bardzo.